Dzień dobry, witam na kanale Opowieści Historyczne. Dzisiaj w ramach cyklu Historia i Teraźniejszość zajmiemy się początkiem nowych relacji polsko-niemieckich, a mianowicie tym, co wydarzyło się na przełomie lat 80. i 90., co spowodowało w pewnym sensie taką uprzywilejowaną pozycję Niemiec w stosunku do Polski w relacjach wzajemnych. I to nie chodzi o to, że my byliśmy wtedy bardzo biedni, a oni bardzo bogaci, ale o pewne konkretne działania i plany niemieckiego rządu i służb, które zostały w pewnym sensie przypadkiem ujawnione w pewnym szyfrogramie. A co to jest szyfrogram? Szyfrogram jest to po prostu informacja wywiadowcza, jaką przekazał wywiad polski w czerwcu 1990 roku. Czyli w bardzo kluczowym momencie, kiedy ważyły się właśnie te interesy i relacje polsko-niemieckie. I tą notatkę po 32 latach ten szyfrogram ujawnił profesor Musiał. Ale zanim przejdziemy do szyfrogramu, zadajmy sobie sami pytanie. Co takiego powoduje, że przez 30 lat III Rzeczypospolitej mniejszość niemiecka, która wcale nie jest aż tak liczna, miała dotowane dość dużymi pieniędzmi szkolnictwo z budżetu państwa polskiego. Dodatkowo miała zawsze swojego przedstawiciela w Sejmie. A wreszcie praktycznie cały czas w relacjach polsko-niemieckich ma miejsce taka duża wyższość, z którą zarówno Niemcy traktują, jak i zachowują się wobec Polaków. No i pamiętajmy o jednym, to jest nie przypadek, że najczęściej uczonym w szkołach językiem po angielskim jest język niemiecki. Mimo, że ani uczniowie, ani rodzice go wcale nie lubią. A wręcz dla wielu dzieci jest to traumatyczny przedmiot, który nie sprawia im żadnej przyjemności. I lepiej, żeby uczyły się francuskiego czy hiszpańskiego. I właśnie tu jest to kwestia, czy nigdy nie zadawaliście sobie pytania, dlaczego Niemcy są w Polsce aż tak uprzywilejowane. I w pewnym sensie tłumaczy to treść szyfrogramu. Ponieważ, no, muszę przyznać, że jest to hipoteza, bo nie na wszystko mam kwity i dokumenty. Część to są rzeczy, które były taką tajemnicą poliszynela. Albo były przekazywane przez ludzi, których mass media, zwłaszcza Michnikowskie, Gazeta Wyborcza, określały później mianem oszołomów. I w pewnym sensie w tym ferworze lat 90., tej pogoni za pieniądzem, Polacy w ogóle nie zauważyli, jak misternie i sprytnie zostały zbudowane wpływy niemieckie u zarania Rzeczypospolitej. No ale żeby to zrozumieć, musimy sobie nakreślić, jak wygląda sytuacja w roku 90. Kiedy teoretycznie już jest rząd Mazowieckiego, czyli niby rząd niekomunistyczny, a ministrem spraw zagranicznych jest Krzysztof Skubiszewski. Wydawałoby się profesor prawa, człowiek na pewno o bardzo wysokiej kulturze osobistej, ale jednocześnie, no i tutaj jest mi trochę przykro, bo muszę powiedzieć o zmarłym źle, wiele na to wskazuje agent SB. A bardzo możliwe, że również człowiek zwerbowany do współpracy przez Stasi. I to będzie kluczowe dla dalszych losów, ponieważ pewne zachowania Skubiszewskiego, a zwłaszcza jego bardzo ruchła zgoda i przekonywanie na daleko idące ustępstwa wobec Niemiec, mogą świadczyć o tym, iż mógł być szantażowany. Mógł być szantażowany przez niemieckich partnerów swoją agenturalną przeszłością, a dokładnie kwestią jej ujawnienia w polskich mediach. No i tu muszę się przyznać, że nie ma na to twardych kwitów. Z dwóch powodów. Po pierwsze, informacje o tym miał Antoni Macierewicz. No nie przez przypadek nazwisko Skubiszewskiego znalazło się na tak zwanej liście Macierewicza. I rzeczywiście Skubiszewski w aktach figuruje, natomiast później, za czasów Milczanowskiego, zostały wszelkie śledztwa umorzone. Skubiszewski otrzymał oficjalne przeprosiny, również medialnie, za nazwanie go agentem. A zanim tak naprawdę ruszyła kwestia prawdziwej działalności Instytutu Pamięci Narodowej, to Skubiszewski nie pełnił już żadnej funkcji publicznej i nigdy nie została przeprowadzona jego lustracja. Także to są pewne kwestie, cały czas powtarzane przez polityków prawicy. Ale popatrzmy na to teraz od drugiej strony, zaczynając od samej tej notatki, od tego szyfrogramu. Co się w nim znajduje?
Jej treść jest bardzo prosta. Otóż agent polskiego wywiadu dowiedział się, że z punktu widzenia władz niemieckich i rządu RFN celem jest rozbicie politycznych ugrupowań w Polsce, brak dominującej partii i podział oraz rozpad Solidarności. Niemcom zależało, by powstały silne ugrupowania chłopskie, a najlepiej kilka partii, w tym takie popierane przez Kościół. A dlaczego to miało być dla Niemiec korzystne? Po to, żeby nie odrodziło się stabilne życie polityczne w Polsce. A przede wszystkim, żeby nie powstały ustawy reprywatyzujące majątek zbudowany za komuny. Bo to mogłoby w opinii Niemców doprowadzić do powstania warstwy drobnych i średnich polskich przemysłowców, która odgrywa decydującą rolę w rozwoju kraju. A dzięki słabej polskiej konkurencji Niemcom stworzy to szansę gospodarczej ekspansji i inwestycji przemysłowych w Polsce. Ze strony nie tylko wielkiego, ale też małego i średniego kapitału. A to też spowoduje, że Polska stanie się bezpośrednią strefą wpływów Niemiec. I tu trzeba jedno zrozumieć. Niemcy stoją czymś, co się nazywa Mittelstandem po niemiecku. Czyli właśnie taką warstwą średnią. To jest 3,5 miliona przedsiębiorców, którzy zatrudniają prawie 60% ludzi aktywnych zawodowo. I są odpowiedzialni za prawie, no teraz już nie 40, teraz będzie 35-36% niemieckiego PKB. A przede wszystkim budżetu. Ale też jest to coś, co jest bardzo stabilne i paradoksalnie też mocno innowacyjne. Bo są to głównie małe firmy przemysłowe. Większość firm, które budują maszyny w Niemczech, to są właśnie takie małe firmy. To jest część Mittelstandu. Większość firm eksportowych niemieckich to jest właśnie taki Mittelstand. I to było celem Niemców. Żeby w Polsce coś takiego nie powstało. Żeby nie powstała liczna klasa przedsiębiorców, ale jednocześnie takich przedsiębiorców, przemysłowców. Nie handlarzy, nie ludzi świadczących usługi, tylko takich, którzy dają stabilne zatrudnienie. Nie jest to zatrudnienie dwóch, trzech osób, jak w przypadku sklepu czy małej firmy usługowej, tylko kilkunastu, dwudziestu paru pracowników. Bo to jest rzeczywiście taka sól, takie serce niemieckiej gospodarki. No i patrząc na to, co się wydarzyło w latach 90., no możemy taką podjąć konkluzję, że w pewnym sensie Niemcom to się udało. Ponieważ zdecydowanie scena polityczna została rozbita. I takie podźwignięcie prawicy to jest dopiero 2005 rok. Czyli można powiedzieć o 15 latach zmarnowanych. Bo nawet reformy w czasie AWS-u były mocno ograniczone przez właśnie to rozdrobnienie. Na pewno ta Solidarność się rozpadła. Zdecydowanie nie doszło do reprywatyzacji. Zdecydowanie kapitał niemiecki miał bardzo prosty wstęp do Polski i mógł swobodnie inwestować. Jeżeli przejedziemy się, zwłaszcza zachodnią ścianą Polski, to zobaczycie, jak dużo istnieje, zwłaszcza w okolicach autostrady A4, zwłaszcza w okolicach autostrady A2 i w sąsiedztwie Szczecina, niedużych inwestycji niemieckich firm. To jest naprawdę coś, co już teraz może nie jest aż takie dominujące, jak jeszcze kilkanaście lat temu, ale i Niemcy mieli bardzo dużą łatwość inwestycyjną. I też niewielkie niemieckie firmy inwestowały, otwierały zakłady. A kolejna kwestia to sytuacja międzynarodowa. Ponieważ my tak naprawdę wtedy, w 90 roku, mieliśmy unikalną okazję, żeby rzeczywiście wymóc na Niemcach pewne korzystne decyzje. Być może nawet formę reparacji czy pewnych zobowiązań do inwestycji. Wtedy właśnie, gdy powstawał ten szyfrogram w roku 90, trwały konferencje tak zwane 2 plus 4. To były międzynarodowe konferencje, odbyły się ich 4 w roku 90 i w ramach nich Niemiecka Republika Demokratyczna, czyli NRD oraz Republika Federalna Niemiec przy udziale aliantów, czyli Francji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego, decydowały o zjednoczeniu Niemiec. I w pewnym sensie wtedy Polska też wzięła udział w jednej takiej konferencji. To było trzecie spotkanie lipcowe i to, co uzyskano wtedy, to gwarancje niemieckiej zachodniej granicy. No ale prawda jest taka, że można było na pewno osiągnąć więcej. I koniec końców, nawet ten cel, który sobie postawił wtedy minister Skubiszewski, czyli właśnie uznanie polskiej granicy, udało się osiągnąć dopiero po najważniejszych decyzjach samej
konferencji 2 plus 4. Ponieważ polsko-niemiecki traktat graniczny zawarto dopiero 14 listopada 1990, czyli w zasadzie już miesiąc po samym zjednoczeniu Niemiec. Jednocześnie Polska negocjowała też traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Ten traktat został podpisany ponad rok później. To był przełom listopada-grudnia 1991. I to co ważne, to ten traktat po stronie niemieckiej nie został tak naprawdę nigdy zrealizowany. Bo właśnie reperkusjami tego traktatu było wsparcie dla szkolnictwa mniejszości niemieckiej, była kwestia miejsc w parlamencie polskim dla przedstawiciela mniejszości niemieckiej, ale nic takiego nie wydarzyło się po niemieckiej stronie. Prawda jest taka, że Niemcy do dzisiaj, gdzie mija już 31 lat prawie od podpisania traktatu, w żaden sposób nie pozwoliły na rozwój polskiego szkolnictwa w Niemczech i nie wspierają go finansowo. I tu właśnie pojawia się pytanie, dlaczego minister Skubiszewski szedł z tak minimalistyczną opcją? Dlaczego w momencie, w którym rzeczywiście Niemcom zależało na tym, by mieć tą zgodę Polski, mieć uregulowane stosunki z Polską, bo to po prostu wymusili alianci, polska dyplomacja nie zagrała wyżej. Być może to był taki unikalny moment w historii, kiedy rzeczywiście Polska mogła odegrać jakąś rolę. W takim sensie, by po prostu zażądać od Niemców więcej. Natomiast okazaliśmy się uległością, a wręcz doszło do tego, że już później, zwłaszcza premier Bielecki, a to taki liberał, jeden z idoli Ryżego Donalda, razem właśnie z ministrem Skubiszewskim, wręcz w takiej postawie, bym powiedział, serwilistycznej, prosili o pomoc w negocjacjach w kwestii polskiego zadłużenia. No i niestety tak to jest w polityce międzynarodowej, że jeżeli przychodzimy jako petent, to jako petent jesteśmy traktowani. I nie jest to tylko kwestia tego, że właśnie w roku 90. zawiniła jedna osoba, że świętej pamięci minister Skubiszewski nie potrafił wyartykułować polskich interesów. Ale żebyśmy popatrzyli szerzej, i jest to rzeczywiście temat do głębszego zbadania przez historyków, gdy w końcu uda się do tych archiwów dotrzeć. Pytanie, czy Niemcy kiedykolwiek takie dokumenty udostępnią. I odnaleźć realny wpływ, taki wpływ, bym powiedział, agenturalny, taki wpływ też czasami nawet nie tylko agenturalny, ale wręcz lobbystyczny. Może nawet korupcyjny. Niemieckich instytucji na decyzje polityczne w Polsce. A zwłaszcza na to, co działo się w zakresie podpisania obu traktatów. Traktatu granicznego w 90. i traktatu o dobrym sąsiedztwie w 91. Zwłaszcza, że dzisiejsza sytuacja, czyli wojna na Ukrainie, pokazuje, że Niemcy mają bardzo jasne interesy, bardzo jasne cele, których oczywiście nie ogłaszają publicznie. I tak samo jak mają je teraz w stosunku do Rosji i z tej przyczyny markują udzielanie wsparcia Ukrainie, tak samo mieli bardzo jasne, określone cele wobec odradzającej się Polski w roku 90. I historia pokazała nam, że większość z tych celów zrealizowali. A ja mam nadzieję, że uda Wam się zapoznać z tym szyfrogramem, z notatką profesora Musiała. Link do niej zamieszczę w komentarzu pod filmem. I co prawda, tak jak mówię, są to częściowo hipotezy. Bo ja nie mam dostępu do archiwów po roku 90. Nie znam dokumentów służb specjalnych i nie wiem po prostu, jak rzeczywiście to wyglądało. Natomiast zachęcam do myślenia i popatrzenia na tą sytuację głębiej. Dlaczego Niemcy nie chcieli, by w Polsce utworzyła się silna klasa średnia przedsiębiorców i przemysłowców? Dlaczego Niemcy tak
dobrze rozegrali podpisanie umów międzynarodowych z Polską w roku 90 i 91, które też pozwoliły na działalność niemieckich instytucji. To te niemieckie instytucje między innymi pośrednio oddziaływały na to, że nagle w Polsce pojawiło się dość dużo germanistów. I szkoły, które musiały zastąpić język rosyjski innym obcym przedmiotem, dość często wybierały niemiecki. Także zachęcam do samodzielnego zdobywania wiedzy i do przyjrzenia się tej sytuacji głębiej. Bo to nie o to chodzi, żebyśmy traktowali jak Niemców jako złych sąsiadów, ale pamiętali, że oni przede wszystkim kierują się własnym interesem i te ich interesy bardzo często są sprzeczne w stosunku do naszych interesów. Więc jest to nasz sojusznik, któremu niestety musimy patrzeć przez palce, albo patrzeć na palce. I w pewnym sensie też domyślać się, jakie są cele niemieckiej polityki. Także w stosunku do Polski, a szczególnie w stosunku do Ukrainy. Pozdrawiam, cześć i czołem i przypominam o kwestii tego cyklu, czyli historii i teraźniejszości. Jeżeli chcecie poznać jakieś tło dziejących się właśnie aktualnych wydarzeń, tło historyczne, piszcie do mnie w komentarzach, piszcie do mnie na Messengerze albo WhatsAppie, jest dostęp na stronie na Facebooku. A wszystkich zachęcam do polubienia kanału, udostępniania filmu i również subskrypcji. Pozdrawiam.